Zrobiliśmy pod pomnikiem UFO w Emilcinie dziesiątki, jeśli nie setki zdjęć, których celem miało być sfotografowanie orbsów zrobionych przez człowieka w jakiś sposób, na przykład z wyrzuconym piachem, z rozpylonym aerozolem, z tego typu substancjami. Efekt eksperymentu jest taki, że na większości zdjęć nie ma niczego. Gdyby piach bądź aerozol było powodem powstawania orbsu, wtedy okazałoby się, że na każdym zdjęciu mielibyśmy ich setki, tysiące. Jeśli przyjmiemy, że orbsy są energią, która lata sobie w jakiś sposób po Ziemi, pojawia się w różnych miejscach, znika, nigdy nie można wykluczyć, że w każdym miejscu, robiąc dowolną czynność, na zdjęciu wyjdzie nam właśnie taki jeden orbs. W trakcie wykonywania eksperymentów, na których mamy udowodnić, czy te orbsy są niezależnie, czy powstają niezależnie od nas, czy też możemy je wywołać, również jest szansa na to, że ten orbs się pojawi. Tak samo, jak jest na to szansa, gdy myjemy naczynia, gdy jemy obiad, gdy spacerujemy po lesie na przykład. W każdym z tych miejsc jest szansa sfotografowania tego. Orbsy, zjawisko orbsów jest zdecydowanie niedoceniane. Jest bardzo ośmieszane, bardzo wyśmiewane, jest sprowadzane do zwykłych pyłków, zwykłego kurzu, jakichś drobinek, cząsteczek, które odbijają światła. Moim zdaniem jest to coś więcej. Nie mam pojęcia, co to może być, nie mam pojęcia, w jaki sposób to się tworzy, dlaczego się nam materializuje na tych zdjęciach. Jedno jest pewne, że ktoś, kto bada te zjawiska przez dłuższy czas, ja miałem do czynienia już z wieloma eksperymentami, gdzie te kule wychodziły, miałem do czynienia z wieloma zdjęciami, przy których tworzeniu byłem świadkiem, na których wychodziły naprawdę niesamowite konstrukcje. To nie są jakieś tam zamazane pyłki, gdzie są nie do odgadnięcia, nie do odczytania ich struktura. One mają niesamowicie szczegółową strukturę, które można porównać do plazmy, do jakiejś struktury organicznej. Moim zdaniem jest to zdecydowanie zjawisko jak najbardziej prawdziwe, tylko że jeszcze nie wyjaśnione i wydaje mi się, że musi minąć trochę czasu, zanim dojdziemy do na tyle konstruktywnych wniosków, żeby przedstawić argumenty, które niezbicie zaświadczą o tym, że nie są to żadne pyłki, nie są to żadne kurze, tylko jest to coś naprawdę niezwykłego.